zrobienie większych klas, bo wtedy z każdego ucznia ponad dostawali pieniądze, a w tej chwili to zostało zaniechane. Ja powiem tak, nawiążę do pana Krzysia. Mamy jakby ten model, ten, który nazwijmy to powiedzmy na początku, to jest to dynieckie gimnazjum, gdzie to jest bardzo dość efektywny model, bo tam raptem jest wynajmowane są trzy sale w szkole podstawowej. No jest model gimnazjum 21, czyli szkoła podstawowa plus gimnazjum, czyli rozumiem, że też z punktu widzenia ekonomicznego też dobry model. De facto, jeżeli mamy w Dębnikach dwie szkoły, czyli szkołę podstawową 30 i gimnazjum 22, na jedną i na drugą szkołę dajemy pieniądze. Pana Krzysia de facto dajemy pieniądze tylko na jedną. Nie, ale korzystają de facto. Korzysta z szkoły. Pan Maciej Maciej. Możemy się z tym, że tak powiem, kłócić, moim zdaniem, dając szkole 25, to też w jakiś sposób podnosimy poziom gimnazjum 21. Uważam, że pan gdzieś powinien, że tak powiem, taką poprawkę złożyć. Myśmy ją przygotowali, bo jeżeli pani chce mieć konkretne, że tak powiem, jakieś argumenty ekonomiczne, to tutaj nawet tego typu argument ekonomiczny przemawia do pana prezydenta. Tego typu połączenie oczywiście ma ten minus, że nie dokonamy konsultacji. Ale ta uchwała, czy te projekty uchwały, które spłynęły, też, tak powiem, już nie będę nawiązał, miały konsultacje. Natomiast w takim układzie myślę, że to nie się jakby dla nas przygotował. To musimy wypracować. Znaczy tak. Przepraszam, od razu jedno słowo. Te szkoły, które już są brane pod uwagę, 31 placówek, to one jakby się oswoiły z tym, że są. Moim zdaniem wplątanie w cały, wplątanie w cudzysłowie, jakiejkolwiek dodatkowo placówki, chociażby szkoły podstawowe 30, musiałoby się odbyć przy wcześniejszej, absolutnej zgodzie tych placówek. Nie może się 30 stycznia pani dyrektor dowiedzieć z uchwalonej uchwały, że ona zostanie połączona przez dwóch. Musiałaby być wyprzedzająca jej zgoda, bo nie róbmy tego, co krytykuje mój... Dziękuję bardzo. Możemy w takim układzie, jeżeli podjęli, przyjęli taką poprawkę, zaznaczyć, że będą konsultacje i na razie powiedzmy wstrzymać tą uchwałę. Nie, bo musi być dokończona, ale to jest każdy ma swoje prawo. Pani musi się wspomnieć, panie burmistrzu. Pan sprawia się. Ja mam właśnie teraz takie pytanie, dlatego że na spotkaniu z panią Dorotą Wojską były po prostu też poruszone sprawy, że przygotowane są nowe odwody. Więc dlaczego nie dostaliśmy w ogóle propozycji, jak te obwody będą wyglądać w przypadku likwidowania szkół? Bo to jest dosyć istotna sprawa dla, wiadomo, całej grupy, nie tylko dzielnicy, ale pozostałych. Po chwili obecnej jest to, no nie wiem, jakieś takie dopasowywanie właśnie później do efektów, które obecnie będą w likwidacji tych szkół. Więc to jest przede wszystkim pytanie, jak właśnie później koszty społeczne będą się przekładać związane z właśnie rejonizacją i kiedy już, no bo rodzice mają prawo wybrać, jeżeli dziecko osiąga takie czy inne wyniki, ale dla tych właśnie osób, dla których jest to rejon, jak to w tym momencie będzie wyglądało? Bo wiadomo jest, że te dwa nasze gimnazja, no to z trudem pomieszczą. Jednak to jest to, co dzieci. Czy ja myślę, że w żadnych gimnazjach pomieściły dzieci z obwodu. Tak mi się wydaje, nie mam dokładnych wyliczeń, no bo to trudno uzyskać. Powiem tak, pani prezydent mówi, że w ogóle to są dane nie do uzyskania i muszę zbierać dane ręcznie od dyrektora. Właśnie się zwracałam do pani dyrektor. Ilościowo wydaje się, że jakby nie było tego problemu, ale należy docenić fakt pozyskiwania uczniów spoza obwodu, bo to jest absolutnie wartość dodana dla każdej szkoły. Przychodzą uczniowie, no pewnie różni, żeby ich przyjąć, ale dyrektor przyjmuje tylko tych najlepszych i w ten sposób sobie podnosi, no w ogóle poziom pracy w szkole, prawda? Te dzieci mają go, no nie będę tutaj za dużo na ten temat się rozwodzić. To, że dla szkoły jest dobrze, żeby byli bardzo dobrzy uczniowie, to jest fakt niezaprzeczalny. Co się tyczy obwodów, to informacja, znaczy tak, ja w zasadzie to nie mam powodu, żeby tłumaczyć.
panie prezydent, tutaj przed państwem. Myślę, że bardziej praca nad obwodami związana jest z tym, że mamy szkoły w Krakowie z oddziałami integracyjne, które się chcą przekształcić w szkoły z oddziałami integracyjnymi. Integracyjne nie mają obwodu, dlatego one też tak dobrze uczą, bo po prostu tam już sobie absolutnie dobierają dzieci. Nawet nie muszą, nie mają takich, które muszą przyjąć. Pani dyrektor, obecnie nazwisko Mazur, na ulicy Kijowskiej i Czarnowiejskiej ma taką szkołę, że jak ja prosiłam, aby mojej przyjaciółki wnuka przyjęła do szkoły ze średnią 5,3 po szkole podstawowej, to powiedziała: o, pani Marto, tylko ze względu na sympatię do pani przyjęłam tego ucznia, bo się nie kwalifikował ze względu na średnią. Więc proszę sobie wyobrazić, jaki ona ma ucznia, prawda? Ale ona ma tam, nie wiem, 3 klasy, no to zgarnia tą 60 z rejonu, czy tam stąd dziedzinę, skąd chcą chodzić, prawda? Ale teraz ona też stara się, aby przekształcić ją ze szkoły integracyjnej z oddziałami integracyjnymi. Wtedy ona musi mieć obwód. Wystarczy, żeby miała jedną ulicę obwodu, ale ten obwód musi mieć. Ale uspokajam państwa, jakiekolwiek problemy z obwodem, to znaczy coś, co by się nie podobało wam i później pośrednio nam, poprawką można zmienić, bo to uchwałą musi być Rady Miasta Krakowa, zatwierdzenie obwodu. Ulica Krakowska w tej, a Bielska w tej. I nagle radni robią poprawkę, że nie, że Bielska tu, a Krakowska tam i przegłosowują to, tylko musimy mieć konkretne argumenty, dlaczego tak ma być, prawda? I myślę, że na pewno nic wbrew temu, co się dzieje tutaj w terenie. Dziękuję bardzo. Zapisam się Mieszko. Teraz w kolejce jest pan Tomek. Szanowni Państwo, ja jeszcze raz chciałem zabrać głos. Aha, okej. Na początek powiem stwierdzenie, że ja jestem za utrzymaniem gminami i poprę tą uchwałę. Natomiast ja powiem tak. Jednak ja miałem wrażenie, pani przewodnicząca, że przede wszystkim ta zmiana sieci szkół ma być aspekt ekonomiczny. I ja wyobrażałem sobie, że tak jak się robi na przykład w gminach wiejskich, zamyka się szkołę po to, żeby tam zgasić światło, zakręcić grzejniki i żeby nie płacić na ten budynek. Natomiast tu w tym przypadku no, ten budynek dalej, jak rozumiem, będzie funkcjonował. I skoro to ma być 120 tysięcy złotych oszczędności, to ja osobiście wolałbym, niech te dzieci uczą się po 8 w szkole, to jest żadna oszczędność. Oczywiście przeryfowuję. Oczywiście przeryfowuję teraz celowo. Dalej tak. Również tutaj zgadzam się ze stwierdzeniem, albo może sam nie powiem, że cóż w tym złego, że ktoś chce włożyć dziecko na drugą stronę miasta i żeby uczyło się na trzecią zmianę i w dużej klasie. Jeżeli to jest jego taka wola i jeszcze to dziecko osiągnie, jest to poparte wynikami, no to proszę bardzo, to po prostu działa rzeczywiście prawo rynku i ja uważam, że prawo rynku jest bardzo dobrym prawem. Co do korepetycji, to stwierdzam tak, to dzięki Bogu, że rodzice chcą dawać pieniądze na to, żeby dzieci były jeszcze mądrzejsze. Dzięki temu to społeczeństwo będzie jeszcze mądrzejsze, będziemy się mocniej rozwijać. Dalej tak. Powiem tak. Chciałem zadać pytanie, o które tutaj pani Marta poprosiła przed momentem. Jakie argumenty są za tym, żeby akurat tą naszą szkołę utrzymać w stosunku do tych innych kilkunastu, które mają być zlikwidowane? Taki, ja zauważam argument taki, że to 120 tysięcy to absurd, żeby robić zamęt społeczny. No i że tutaj jest 30% integracyjnych dzieci, no to są argumenty gdzieś moim zdaniem istotne. Chciałbym usłyszeć też również kolejne takie mocne merytoryczne. Powiem również coś takiego. Skoro w szkole jest 19 sal i jest, uczyło się 8 klas, to szkoda, że dopiero teraz bierzemy się za to, żeby wynajmować te pomieszczenia, kiedy no, pani Konto pracowo wisi nad nami. Ale przepraszam, od razu panu wejdę w słowo. Nie, bo nawet jak szkoły wynajmują, to niezliczony ten teren, że nie mają.
Tak jest 27. Okay. Darmują całej tam 5-letniej szkole podstawowej, rozumiem. Ale to ich obciąża. Będąc też takim trochę adwokatem diabła, powiem tak, skoro tam rzeczywiście, powiedziałbym, likwidacja jest taką trochę formalną, no bo to jest połączenie rzeczywiście pod jednym dyrektorem dwóch budynków, zwolnienie dwóch osób, to co się stanie złego, że akurat takie połączenie nastąpi? No tak, zadaję sobie takie pytanie, które mógłbym sobie zadać i Państwo, żeby siebie tutaj utwierdzić, które mógłby sobie zadać radny, który ma w miejscu, który ma pan na ten temat głosować. I żeby też konstruktywnie, ja proponowałbym, aby zorganizować, myślę, no bo tutaj jest, powiedziałbym, proszę Państwa, na jakiś moment decyzji radnych, myślę, że czas na podjęcie, nazwałbym to użycie tego słowa lobbingu, proponowałbym zorganizowanie spotkania z radnymi, na którym no z jednej strony tutaj prosiłbym, myślę, o przedstawienie takiego nawet nie tyle programu naprawczego, co strategii rozwoju szkoły, aby tutaj przekonać samą wizję, że tą akurat placówkę warto, mocno utrzymać. To przyniesie dobry efekt dla całego miasta. Panie Radny, komisja się zajęła tymi sprawami, także... Dziękuję. Też 21, tam też było wyjaśnienie. Panie, nie przeciwko, proszę. A można się odnieść? Tak, nie do końca się zgadzam z tym wożeniem tych dzieci. Mamy smog w Krakowie, między innymi z komunikacji. Nie jest... Gołym okiem można stwierdzić, że jak są ferie albo wakacje, to się lepiej jeździ po Krakowie, bo ludzie nie wożą dzieci po szkoły. 30% do podstawówek ważą, 40% do gimnazjum. A zatem to też jest jakiś problem, który można by zobaczyć inaczej. Czyli na okrągłym stole edukacyjnym była taka mowa, no dobrze, zrobimy diagnozę, ale głównie po to, żeby wiedzieć, którym szkołom trzeba pomóc, prawda? Jak? Żeby, no między innymi, powiedziałabym nawet odważnie, zminimalizować wożenie tych dzieci, żeby ta szkoła najlepsza i perfekcyjna była blisko zamieszkania, a nie na drugim końcu Krakowa, żeby to były sporadyczne przypadki, a nie żeby się robił zwyczaj, że każdy wozi dziecko zupełnie gdzieś indziej niż mieszka, prawda? W tym sensie. Bo wtedy będziemy mieć lepsze powietrze i nie będzie smogu. Więc tu o tyle bym dyskutowała z tą taką swobodą, ale oczywiście. Oczywiście, ma Pani rację, że... No trochę. Jestem za swobodą, ale mnie się sprawdzi, że nie podziałać, żeby...